dzisiejszej kolekcie, na nasz wtorek, drugiego tygodnia Wielkiego Postu, Kościół modli się następującymi słowami. Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustanną opieką, a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada, niech Twoja łaska podtrzymuje go od zła i kieruje ku zbawieniu. Moi drodzy, w tej kolekcie, w tej modlitwie zawarta jest wielka nauka Kościoła i doświadczenie naszego życia, kiedy budujemy swoje życie na swoich siłach, na swoich zdolnościach. Często upadamy, także kiedy budujemy to życie duchowe, często upadamy. Ponieważ naznaczeni jesteśmy grzechem pierworodnym, dźwigamy jego skutki. Ale to, co podtrzymuje nas od zła i kieruje nas ku zbawieniu, jest łaska Boga. I Kościół z całą mocą zachęca nas dzisiaj, abyśmy opierali się na łasce Pana Boga, abyśmy dążyli do świętości nie tylko na swoich siłach, ale korzystali z tego, co daje nam Bóg w naszym Kościele, abyśmy korzystali z sakramentów, z modlitwy, z obecności Boga wśród nas, w obecności Boga, szczególnie w drugim człowieku, w obecności Boga we wspólnocie Kościoła. Chciejmy więc na nowo, w Wielkim Poście, odkryć łaskę Boga działającego w Kościele.